Siema. Przygotuję dla Was dzisiaj szybkie burgery. Co będziemy potrzebować? Najzwyklejsze mięso wołowe, które przeważnie kupuję w Biedronce, świetnie się do tego nadaje. Potrzebujemy jajko, potrzebujemy sól albo jakąś wegetę i do tego pieprz plus troszkę bułki tartej. Tyle na mięso, zatem zaczynamy. Przede wszystkim wszystkie składniki trzeba ze sobą porządnie wymieszać. Jak ja to zawsze robię? Zawsze używam tego pojemnika. Szkoda czasu na jakieś tutaj przekładanie do miseczek. Zawsze pod spodem jest taka folijka, więc ją rachciach. Zdejmujemy, bach, wbijamy jajo. I słuchajcie, wszystko na oko. Tak naprawdę nigdy nie mierzę tego, ile sypię, ile wrzucam tego wszystkiego. Odkładamy do śmietnika. Przyprawy. Co kto lubi? Sól, pieprz. Wszystko na oko, po troszeczku. Dodajemy odrobinkę wegety. Wszystko do smaku. Na koniec odrobinę bułki tartej. Jeżeli nie dodamy bułki tartej, to oczywiście to mięso będzie takie rozważące się, rozlazłe. Dlatego, żeby je troszeczkę bardziej zbić, odrobinę bułki tartej. Nie za dużo oczywiście, też na oko trochę tylko posypać górę i to wszystko. Następnie, po co znowu tracić czas? W końcu mamy ręce. Najlepiej to wszystko wymieszać. I następnie potrzebujemy z tego utworzyć 4 burgery, 4 porcje mięsa, które za chwilkę usmażymy. Jeżeli chodzi o mieszanie, też szybko, nie ma czasu tutaj tracić, nie ma takiej potrzeby. Jak wiecie, czasu u mnie jest bardzo mało, nie mam tego czasu. Jest godzina tak naprawdę już zaraz 22, ja dopiero szykuję kolację, także każde 5 czy 10 minut jest na wagę złota. Zatem nie przedłużając, mamy mięso już przygotowane. Jeszcze jedna zaleta, dlaczego fajnie jest mieszać mięso od razu w pojemniku. Nie trzeba zmywać, jesteśmy jedno naczynie do przodu. Dobra, mięso mamy już przygotowane, zatem teraz trzeba je przekroić, podzielić na 4 równe porcje. Ja to zawsze robię w ten sposób, że formuję z mięsa taką jedną kulkę. Jeszcze trochę zostało na dole. Bach. Dobra, całe mięsko, mam jedną kulkę i z tego szykuję po prostu cztery płaskie kawałki mięsa. Nóż na pół, mamy 2 kulki i znowu każdą kulkę dzielę na pół. Mniej więcej oczywiście. Raz, dwa. Pierwsza kulka. Druga kulka, nie ma co tutaj się rozdrabniać. I druga połówka, to samo, mniej więcej ciach na pół. Kawałeczek odleciało. I mam piękne 4 takie kulki. Następnie z kulek oczywiście formuję burgery, czyli rozpłaszczam i wrzucam na patelnię. Dobra, na chwilkę znikam, zaraz Wam pokażę, jak to wygląda na patelni. Do pieczenia burgerów przeważnie używam takiej blaszki, ponieważ wygodnie tutaj bułeczki położyć. Przygotowanie tych burgerów zajęło mi uformowanie tak naprawdę 2 minutki, także one teraz się muszą usmażyć. Nie wiem ile, 5 minut, żeby mięso oczywiście było po prostu upieczone. Pamiętajcie, żeby nie zostawiać zbyt długo na ogniu, ponieważ no mięso będzie w środku suche, te burgery nie będą zbyt dobre. W międzyczasie mięso się szykuje, przygotujmy bułki. Dobra, mamy bułki, przygotowanie jest mega proste. Również, słuchajcie, wszystko Biedronka, mam w drodze zajęć do domu, więc tak jak zawsze mówię, oszczędzamy czas i wjeżdżam tam, gdzie najlepiej. Także szybciutko rachcia w bułeczki. Dwie dla mnie, dwie dla Anety. Przygotowanie bardzo proste. Po prostu tutaj wzdłuż tego białego miejsca rozcinamy na pół. I później dołożymy dodatki.
Jakie dodatki? Ja tak naprawdę daję żółty ser, pomidor i cebula. To jest taki mój klasyk, najlepszy, według mnie najlepszy burger. Oczywiście wedle uznania można dodać jakieś zieleniny typu rukola, szpinak. Można oczywiście troszeczkę zaszaleć z jakimś tam boczkiem, ale no powiedzmy, że chcemy się względnie zdrowo odżywiać, więc dajmy taką wersję podstawową, czyli mięso, ser, pomidor i cebulka. Do tego, żeby nie było takie zupełnie suche, oczywiście dodajemy keczupu. Dobra, cztery bułki mam przygotowane. W międzyczasie za chwilkę pokroję sobie pomidora i ogórka w plastery, pomidora i cebulę na deskę. Zatem znikam na jakieś 3 minuty i zaraz wracam, pokażę Wam, jak wygląda mięso i jak wygląda to ułożone na już na bułkach. Pamiętajcie, żeby w międzyczasie piekarnik rozgrzać 180 stopni, dosłownie 2-3 minuty, to wszystko później się tylko zagrzeje i będzie wszystko. Dobra, dajcie mi 2-3 minuty, zaraz wracam. Jak zapewne słyszycie, mięsko już fajnie spierczy w tak zwanym międzyczasie, bo jak zawsze w międzyczasie robimy najwięcej produktywnych rzeczy. Mamy pokrojoną cebulkę i pomidor. Ja szybko przerzucę mięsko na drugą stronę i zaraz Wam pokażę, co z tego wyszło. Ok, minęło mniej więcej kolejne 3 minuty, mięso już jest gotowe. Skąd wiem, że mięso jest gotowe? Kwestia wprawy. Dużo smażę mięsa i wołowiny i różnego innego. Mniej więcej po twardości potrafię ocenić, że mięsko jest już w porządku. Dobra, zatem żeby nie przedłużać, układamy po kolei. Zaczynamy od kawałka mięska na każdą z bułek. Pamiętajcie, żeby uformowane kotlety były dużo większe niż bułka, ponieważ mięso zmniejsza swoją objętość podczas smażenia i później się może się zdarzyć tak, że mięsko to będzie zajmowało dosłownie pół bułki i ten burger nie będzie taki dobry. Następnie ser. Co mamy tutaj? Klasyczną gołdę w plastrach. Wedle uznania. Bardzo fajny jest też tutaj edam rycki, taki ma mocniejszy smak. Generalnie co lubicie? Ja kładę zawsze po takim całym plasterku. Mamy 150 gram, to jest, o ile się nie mylę, chyba 7 plastrów, czyli wychodzi jakieś 22 gramy na plaster. Ok, ser już tutaj delikatnie zaczyna się rozpuszczać. Następnie układamy nasze warzywa po dwa plastry, takie grubsze, fajne grubsze plastry pomidora. 1, 2, raz, 2. I na sam koniec cebulka. Cebulka oczywiście pokrojona w tak zwane pióra, czyli w takie, jakby to powiedzieć, paski. Do smaku, wedle uznania. Jeżeli lubicie cebulę, jak najbardziej, można troszkę więcej, jeżeli nie, to oczywiście tak dużo jej nie dajemy. Skroiłem mniej więcej 1/3 cebuli na 4 burgery. Dobra. Burgery gotowe, w takim bądź razie pora je stawić do pieca. Tak jak mówiłem, w piecu spędzą one około 3 minuty. 180 stopni, mamy termoobieg, mamy opiekanie z góry, z dołu, dlatego ten czas jest troszeczkę mniejszy. Dobra, wrzucam do pieca w takim razie. Dobra, burgery się robią. Jaki koszt? Mięso kosztowało około 9 zł, bułki około 3, ser około chyba 3,50 albo 3,90, czyli mamy 4, 13, 17, pomidor, cebula. Dobra, 18-19 zł wychodzi za przygotowanie takich burgerów, 4 sztuki. Słuchajcie, dwoma sztukami spokojnie można się najeść, także mamy około 4,55 zł za sztukę. Także no, na pewno są dużo lepsze niż jakiś burger z Budy czy z McDonalda, gdzie nawalone jest tego majonezu czy jeszcze jakichś innych dziwnych rzeczy. To mięso też
To jest 100% wołowina, także polecam każdemu. Zaraz jak tylko się delikatnie bułka przyrumieni, wyciągamy, nakładamy keczupu, składamy i mamy gotowego burgera. Także tak jak mówiłem, 5 zł za burgera, a smak o wiele lepszy niż taki jakiś z McDonalda, czy jeszcze nie wiadomo skąd. Pamiętajcie o dodatkach. Co kto lubi, można dodać jakieś zieleniny typu szpinak, rukola, można dodać kawałeczek boczku przypieczonego na patelni, można dodać ogórka i tutaj fajnie jakiś taki ogórek konserwowy by się sprawdził, jeżeli ktoś lubi taki styl bardziej grecki, można jakieś oliwki dodać. Również jeżeli chodzi o sos, może to być ketchup, można przygotować sos czosnkowy własnej roboty. Tak na szybko, jogurt naturalny, odrobina musztardy, sól, pieprz, papryka ostra bądź jakieś chili i dużo czosnku, odrobina soku z cytryny. I powiem wam, że to jest najlepszy sos czosnkowy. Ta musztarda to jest dosłownie taka kropelka, półtoraj czubek łyżki i to nadaje zupełnie innego smaku. Ten sos jest zupełnie inny w smaku, także polecam spróbować, może też tutaj któregoś razu pokażę wam, jak go robię. Jeżeli chodzi o kaloryczność i makroskładniki, zaraz policzę, jak to wygląda i wrzucę w opis pod filmem, także tam zerknijcie sobie, ale jest to, nie powiem, że to są takie fit burgery typowo, ale na pewno jest to dużo lepszy posiłek niż właśnie jakieś burgery, czy jeszcze nie wiadomo co innego na szybko kupione w mieście. Generalnie pamiętajcie, nie buźcie tych węglowodanów. Te bułki to nie jest wcale jakieś wielkie zło, tak samo mięsko, jak najbardziej wołowina, pełnowartościowe mięso, mamy do tego pomidor, cebula, ser też jest bardzo dobrym źródłem wapnia, więc jak najbardziej polecam, nie bójcie się tego. Dobra, na razie kończę, pilnuję burgerów, za chwilkę wam pokażę, jak to wygląda. Dobra, tak jak mówiłem, ledwo co skończyłem przed chwilą mówić i już widzę, że burgery są gotowe. Zobaczcie. Wyciągnę powolutku. Blacha jest dosyć gorąca. Nie chcę już się rękawic szukać. Zobaczcie. Bułki się delikatnie przyrumieniły. Tak wyglądają te burgery. Bułeczkę troszeczkę dalej pokażę. O, tu jest lepszy widok. Tak to mniej więcej wygląda. Dodajcie po prostu odrobinę keczupu na górę. Przekładacie bułeczką. Raz, dwa i macie gotowy burger. Także polecam, spróbujcie. Naprawdę warto. Dobre w smaku i fajnie syci na bardzo długo. Dobra, smacznego i do zobaczenia w następnym filmie. Macie pytania? Oczywiście komentarz pod filmem. Chcecie więcej przepisów? No dajcie tą subskrypcję. Także będzie to jakaś motywacja, żeby nagrywać jeszcze więcej filmów. Dobra, na razie, a ja idę skonsumować.